Co? Zobaczcie, jak nam... Gładko poszło, jesteśmy coraz lepsi. No, czuję tę energię. I pamiętajcie, że nie jesteśmy byle kim. Chciałbym zbudować most. Most. Znowu masz kaca. Piłeś wczoraj. Myślałem. Myślenie zawsze jest związane z kacem. Zresztą co ty możesz o tym wiedzieć? Ja chciałbym stworzyć coś wielkiego. Przecież nie zbudujemy wielkiego mostu. Jesteśmy... Nie... Ja jestem stworzony, żeby zostawić coś dla potomności. Może jakieś przesłanie? Most z przesłaniem. Na przykład dla przepływających pod nim statków. Bierzcie przykład z Titanica. Nic nie rozumiesz, w ten sposób nigdy nic nie zbudujemy. Ale ja wiem, że my i tak nie zbudujemy żadnego mostu. Tu nie chodzi o most. Chodzi o ideę. Ty nic nie zbudujesz. No tak. Ty jesteś małej wiary. Dobra, wchodzę w to, tylko sprecyzuj. Wiesz, nic samo w życiu nie przychodzi. Zawsze musiałem na wszystko sam, poczekaj, zapracować, wiesz? O. No, może. Poza kobietami. Ale miałem dzisiaj ciężką noc. Znam ją? Ludzie małej wiary też dużo zbudowali. Potrzebujecie mostu pomiędzy wami a resztą świata. Szukacie ponadmaterialnych symboli. Cech. O, widzisz, właśnie, sztuka. Ja chcę zostać aktorem, zagram wszystko, zróbmy film. Naprawdę wszyscy zapomnieliśmy, kim jesteśmy. Jestem reżyserem. Mam pomysł na scenariusz i umiem pracować z ludźmi. A co z mostem? Chodzi o most do dekoracji filmowej? Weź kartkę, będziesz pisał. Zostaniesz scenarzystą. Zawsze chciałem zostać producentem. W amerykańskich filmach producent jest najważniejszy. Od niego się wszystko zaczyna i na nim się wszystko kończy. Skończyłeś? To od czego zaczynamy, panie producencie? No. Od kasy. A wy nic nie macie? Na makietę mostu ci nie starczy.
Nie, no to... Bo to trzeba napisać odpowiedni scenariusz. Takiego filmu niskobudżetowego, tak bez mostu. No. Weź kartkę. Jesteś scenarzystą. A on nie może pisać, ja mam brzydki charakter. A ja jestem aktorem. Ja słyszę, jak reżyser mówi akcja i ja jestem gotowy, żeby grać. Ja mam scenariusz, ja mam tekst, ja go gram. I ja mogę go zagrać na wiele sposobów. Na początek mogę być lekko szalony. Lekko! Zwariowany! Ale kiedy wpadam w prawdziwy szał... Kiedy wpadam w prawdziwy szał, potrafię być naprawdę przerażający i straszny. Ale niektórzy mówią na mnie frik. Frik, 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 frik. Hej, frik, cześć, frik, jak tam? Frik, 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 frik. Bo mam w sobie ten... pozytywny, zaraźliwy, zajebisty los. Nigdy jednak nie wpadam w oratorską erudycję intelektualną, by nie intonować algorytmu mojej wirtualnej wyobraźni. Która nawiasem mówiąc zadowala się rzeczami prostymi, bo jako artysta czerpię z powietrza, czerpię z was i ze wszystkich otaczających mnie form i zlepiam je w piękną strukturę. Nie zapominając oczywiście o wyższości treści nad formą. Choć są istoty, dla których forma ważniejsza jest od treści. Pomyślcie o tych kształtach. Nogi. Gorąca uda, skrywające wraz z jędrnymi pośladkami rozkosze czterech zmysłów. Dalej brzuch. Falujące krągłości. Szyja i wreszcie twarz. Oczy. I te usta. Stworzone do lubieżnych pocałunków. I wzdychaj. Nie mów, rozumiem. Rozumiem, nie jestem wystarczająco dobry dla ciebie. Odchodzę. Pozwól mi to zrobić w samotności. Niech ma dusza zapadnie się w rozkruszone świadomością twojej jedności serce. Wiara w nieistnienie Boga. Reasumując, w swej skromności jestem przegenialnym gościem. Naprawdę nie ma nikogo zajebistszego ode mnie. Jak to tego nie widać? No nie widzisz tego we mnie, bo może nie potrafię tego dobrze zagrać, ale kurwa, uwierz mi, że jestem przegenialny, okej? Ja jestem aktorem. Weź kartkę i pisz, producencie. Film będzie o grupie przyjaciół, którzy chcą zrobić film, ale... Ja jestem aktorem. Ja producentem. Ja jestem reżyserem. Czy my się przypadkiem nie zapytlamy? A co z mostem? My tego kurwa nigdy nie zrobimy. Jak my tego nie zrobimy, to nikt tego nie zrobi. Nie bądźcie dla siebie tacy surowi. Nienerwowość w zaspokajaniu ambicji, lecz konsekwencja w ich osiąganiu jest waszym kluczem.
Przeczytaj to, co napisałeś. Nie. Jak to nie? No bo ja nie umiem czytać, tylko piszę. Nie, no ale może byśmy jeszcze coś dopisali, jakiś sequel albo cover, nie wiem, może coś z klasyki, Hamlet. Tak, no oczywiście, możemy, tylko że no długi film to nie będzie, to jest niski budżet. Film będzie o grupie przyjaciół, którzy chcą zrobić film, ale... Ale z prozaicznych powodów ich film nigdy nie zostaje zrealizowany. Pisz. A prozaiczne to jakie? Takie, że kretyn scenarzysta nie zna znaczenia podstawowych słów. Aha, reżyser umie współpracować z ludźmi. Idzie. Cze, a jakie to są prozaiczne powody? Daj przykład. Muszę się przecież wczuć w taką osobę. No. Ej, producencie, kiedy pierwsze zdjęcia? Zaczynamy w najbliższy weekend. A to ja nie mogę, jestem już umówiony. O, widzisz? Już się wczułeś. Ja rozumiem, co ty sugerujesz. Ale po pierwsze, to nie jest prozaiczny powód. A po drugie, ja naprawdę jestem już umówiony, okej? Kiedy będzie gotowy scenariusz? No przecież go piszemy. W ten sposób będziemy go pisać zawsze. Za scenariusz musi się wziąć ktoś odpowiedzialny. Specjalista. Ja jestem aktorem i mogę... To wiemy. A co proponujesz? Mamy producenta. Niech on pogoni scenarzystę i bierzmy się do roboty. Ja w ten weekend nie mogę. Jestem umówiony. Moment. Ja mam być producentem, który pogania samego siebie do pisania scenariusza? To się nazywa samodyscyplina. Jak myślicie? Zacznijmy od krótkiego metrażu? Nie, krótki odpada. Ja chcę zagrać w pełnej fabule. Znam się na tym. Ja jestem aktorem. Dobra. Nasi bohaterowie dla kontrastu niech robią film krótkometrażowy. Jako producent mam pewną sugestię. Ponieważ to jest niski budżet i kino niezależne, to musi być na okrąg. Krótki film o robieniu długiego. Poza tym szybciej scenarzysta napisze scenariusz. Czyli ja. No co, ty krótki metraż o robieniu długiego, to jakaś bzdura. A dlaczego nie? Trzeba tylko wymyślić ciekawą formę. To musi być sensacja. To musi być nowoczesne kino akcji. Pokażmy światu, że potrafimy zrobić dobre kino, no. Widzę świetną scenę. Rozpierducha na maksa, główny bohater jest na tropie gangstera, który ma podwodne miasto. Mówisz to jako scenarzysta? No, to oczywiście, zaraz to zapiszę. A to od razu zapytaj się producenta, czy ci da na to kasę. Mam w głowie ideę sceny. Zastanawialiście się kiedyś nad uwarunkowaniami płci? Mężczyźni dzielą się na prawdziwych i na frajerów. Jesteś jednym albo drugim. Rozumiem. A kobiety na ładne i brzydkie? Nie, myślałem o czymś głębszym. Postarajcie się dostrzec fakt, że kobieta jest wewnętrznie skłócona. Bo czym bardziej jest prawdziwa, tym bardziej jest beznadziejna. Z transwestytą nie będę grał, sorry. Nie o to mi chodziło, choć jest w tym, co powiedziałeś, trochę prowokacji. Myślę o tym, że czym bardziej kobieta jest kobieca, tym bardziej nas pociąga. Podnieca. Ale z drugiej strony jej kobiecość jest czymś fatalnym. Niezrozumiałym nawet dla niej samej. Wiem, o czym mówisz, wiem. Żeby była jasność, jeśli chodzi o mnie, jestem w stanie poświęcić się dla sztuki. Rozmawiamy z reżyserem o końcu sceny, czyli powiedzmy sobie szczerze o akcie. No. Wielu wielkich reżyserów, aby uzyskać efekt miłości, prosiło swoich aktorów, aby zrobili to na serio. I ci często w uznaniu dla ich geniuszu robili to. I może właśnie dlatego są to do dziś wielkie filmy. Po prostu. Ja nie rozumiem, to są bardzo trudne sceny, to kulminacja. Tak, no, granie kulminacji jest faktycznie bardzo trudne. Może się nawet wymknąć spod kontroli. Dobrze. Będziesz miał tę swoją scenę erotyczną. Ale nie spłycę, nie chodziło mi o zwykłą erotykę. A ty o czym marzysz? Ja już nie chcę pisać scenariusza. No mów.
Wróćmy do swoich zajęć. No to wróćmy. A co z filmem? Siebie zapytaj, przecież jesteś producentem. A poza tym przed chwilą zagraliście film, trzeba było kręcić. Trzeba było. Zostawiliśmy strażniczce za mało energii. No. Nie przeżyje. Żadnego mostu. Pewnie. Inaczej dawno byśmy już to zrobili. Potrzebujemy. A wiesz, ile energii zużyliście? Tyle samo, ile ukradliśmy? Wasz bilans energetyczny jest zerowy. Właściwie moglibyśmy nie istnieć. Moglibyście nie istnieć. Hmm.